Grupa maków z przedszkola miejskiego w Tarpnie. Namalowała całą ulicę i to dosłownie. W konkursie. Dzieciaki namalowały kamieniczki innej z ulic Grudziądza, które wcześniej widziały w trakcie wycieczki po Starym Mieście. Na koniec złożyły całą placę i powstała malowana ulica, po której ślepkiem jechał samochód. W nagrodę pojadą do kina na bajkę. Będzie to film Zambezia. Sprawdzimy oczywiście, czy im się podobał.